Podcast Geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Ja witam Państwa serdecznie. Donald Trump, 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dziś na chłodno przeanalizuję dla Państwa, co to oznacza dla Stanów Zjednoczonych, dla świata, dla bezpieczeństwa państwa polskiego i nas wszystkich. Na chłodno, bez emocji, bez całej tej emocjonalnej otoczki, która tak pochłonęła media głównego nurtu i polityków, którzy... no. Po raz kolejny pokazali, że są bardzo łatwi do manipulacji, do że tak powiem wzbudzania odpowiednich nastrojów i sterowania nimi także z zewnątrz. Przeanalizuję dla Państwa pierwszą kadencję prezydencką Donalda Trumpa. Przypomnę o wielu ważnych wydarzeniach, które, o których dzisiaj wielu polityków w Polsce nie chciałoby pamiętać. No i także przeanalizuję, tak jak powiedziałem, to wszystko w kontekście. Bezpieczeństwa państwa polskiego. Zastanowię się, czy rzeczywiście, jak mówią niektórzy, niektórzy komentatorzy, Donald Trump jest antysystemowcem, jest człowiekiem spoza deep state i tak dalej. Zachęcam państwa do subskrypcji mojego kanału, zachęcam, szanowni państwo, do wspierania. Dziękuję za każdą postawioną kawę, dziękuję za państwa komentarze, zachęcam do nich, zachęcam do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i nie przeciągając, przechodzimy do głównego tematu. 5 listopada 2024 roku w Stanach Zjednoczonych odbyły się wybory prezydenckie i zdecydowaną większością głosów elektorskich nowym 47-prezydentem Stanów Zjednoczonych został wybrany Donald Trump, który już zresztą pełnił funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych od swojego zaprzysiężenia w styczniu 2017 roku do stycznia 2021. W Polsce wybuchła wielka debata, dyskusja, bardzo taka powiedziałbym żarliwa. Emocjonalna, bardzo emocjonalna bym nawet powiedział. Politycy głównego nurtu spierali się, media głównego nurtu spierały się, kto będzie lepszym prezydentem: czy Kamala Harris, czy Donald Trump. Kto jest tutaj zagrożeniem dla demokracji, czy Donald, no właśnie pytano, czy Donald Trump jest zagrożeniem, i tak dalej, i tak dalej. Pojawiły się także. W części ugrupowań opozycyjnych takie głosy, że Donald Trump jest jakimś antysystemowcem, że jest spoza deep state, czyli spoza tego głębokiego państwa, czyli tych struktur, które tak naprawdę decydują o ciągłości funkcjonowania państwa amerykańskiego, tej ciągłości, jeżeli chodzi o geopolitykę, o sprawy finansowe. Do, do tego głębokiego państwa zalicza się m.in. różnego rodzaju koła. Wielkiego biznesu, Fed, czy służby specjalne, i tak dalej. Oczywiście, tak nie jest. Donald Trump jest częścią Deep State, jest, jest człowiekiem będącym wyrazicielem amerykańskiego establishmentu. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jego pozycja biznesowa, jego pozycja polityczna byłaby niemożliwa do zbudowania bez przyzwolenia głębokiego. Państwa Stanów Zjednoczonych. Każdy, kto obserwuje politykę, kto obserwuje historię, także Stanów Zjednoczonych, zajmuje się historią Stanów Zjednoczonych. Potwierdzi to, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą otoczenie Donalda Trumpa jest tego również bardzo dobrym przykładem. Na czele z kandydatem na wiceprezydenta J.D. Vansem, człowiekiem, który jest bardzo mocno związany właśnie z Deep State. Pytanie, czy. Donald Trump jest nową jakością w amerykańskiej polityce? No, oczywiście, że nie. Doskonale, przynajmniej część tych komentatorów, którzy obiektywnie, rzetelnie komentują, doskonale pamięta cztery lata prezydentury Donalda Trumpa i doskonale wie, czego się tutaj spodziewać. Niewątpliwie za Donaldem Trumpem stoją ogromne pieniądze wyłożone na kampanię wyborczą przez Koncerny zbrojeniowe. Tak, szanowni państwo, wystarczy spojrzeć na największych donatorów kampanii wyborczych Donalda Trumpa i Kamali Harris, aby zobaczyć, jak zostały rozłożone akcenty. Wielkie firmy technologiczne, takie jak Google, Microsoft, Apple, czy Nvidia, Netflix, Amazon, Facebook, czy Pfizer dały pieniądze Kamali Harris, natomiast takie firmy jak Boeing, takie firmy jak Lockheed Martin, czy Northrop Grumman, Raytheon, ale także chociażby General Motors, Microsoft. Wyłożyły pieniądze na kampanię Donalda Trumpa. Co ciekawe, Johnson ⁇ Johnson wyłożył pieniądze i na kampanię Harris, i na kampanię Trumpa. To jasno pokazuje, że mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju teatrem. Wielcy gracze na rynku amerykańskim podzielili po prostu swoje, swoje wpływy, i, i widać, że obsadzili jedną i drugą stronę. Jeżeli chodzi o Donatorów Donalda Trumpa, no zdecydowanie przeważają te wielkie firmy zbrojeniowe. No właśnie, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon to są, to są potężne potężni gracze na rynku, na rynku zbrojeniowym i nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle na świecie. To jasno pokazuje, że w tym kontekście Donald Trump jest dla nich wielką, wielką szansą. Myślę, że jednym z największych zwycięzców tych wyborów, poza samym oczywiście Donaldem Trumpem, poza Elonem Maskiem, który również jest wielkim zwycięzcą tych wyborów, bardzo wielkim zwycięzcą jest Benjamin Netanyahu. Człowiek, który od samego początku bardzo mocno popierał Donalda Trumpa i co, nie, nie krył się w ogóle z tym nigdy Benjamin Netanyahu, no i nie ma się co dziwić. Warto tutaj jasno powiedzieć i podkreślić. Donald Trump i zaplecze tego polityka to jest Zaplecze bardzo mocno zdominowane przez lobby proizraelskie. I tutaj nie sposób, to no dosłownie nie sposób nie powiedzieć, co robił Donald Trump na arenie międzynarodowej, no bo to jest w końcu komentarz geopolityczny, to jest podcast geopolityczny, w trakcie swojej pierwszej kadencji. To jest człowiek, który zerwał jednostronnie porozumienie nuklearne z Iranem. Donald Trump jest człowiekiem, który. Przeniósł siedzibę ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Tak, szanowni państwo, 14 maja 2018 roku ambasada Stanów Zjednoczonych została otwarta w Jerozolimie. I izraelski rząd w czerwcu 2019 roku w podziękowaniu dla Donalda Trumpa za przeniesienie ambasady do Jerozolimy oraz za uznanie przez Donalda Trumpa wzgórz Golan za integralne terytorium Izraela nazwał imieniem Trumpa nowo powstałe osiedle. No to jest to jest naprawdę. Pokazanie, kim jest Donald Trump. Co więcej, to Donald Trump był akuszerem porozumień abrahamowych, czyli porozumień zawartych między Izraelem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Stanami Zjednoczonymi. Te porozumienia zostały zawarte 13 sierpnia 2020 roku. One są, ta nazwa jest także używana w stosunku do porozumień między Izraelem. Emiratami i Bahrajnem. To był bardzo znaczący krok w celu znormalizacji relacji Izraela z państwami arabskimi. To był właściwie pierwszy, pierwszy taki przypadek normalizacji relacji Izraela z państwami arabskimi od czasu porozumienia między Jordanią a Izraelem w 1994 roku. I tutaj niewątpliwie no, tym kluczowym politykiem, który doprowadził do tego, był Donald, Donald Trump. To za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Została przyjęta ustawa 447, czyli ta ustawa, na mocy której Stany Zjednoczone stały się no, swego rodzaju takim adwokatem Izraela, jeżeli chodzi o tak zwane mienie bezspadkowe. Czyli właśnie chodziło tam między innymi o krzewienie wiedzy, o Holokauście i tak dalej, ale przekładając to na język konkretów, chodziło o wspieranie. Środowisk żydowskich, aby uregulować status prawny mienia pozostałego po ofiarach Holokaustu. Nawet tak zwanego mienia, tak zwanego mienia bezspadkowego. Właściwie ta ustawa wprowadzała takie, taką dziwną kategorię mienia bezspadkowego. No i przypomnę tylko, że właśnie za prezydentury, za prezydentury Donalda Trumpa, bardzo mocno administracja amerykańska lobbowała za tym, aby Rząd w Warszawie rozwiązał kwestię zwrotu mienia ofiar Holokaustu, jak to było nazywane. I takim, takim apogeum tego był luty 2019 roku, kiedy w Polsce została zorganizowana za pieniądze polskiego podatnika konferencja antyirańska, podczas której pojawił, na, na której pojawił się sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo, który zwrócił się do swoich, jak to określił, polskich kolegów, aby rozwiązali kwestię mienia bezspadkowego. To były ewidentne, bardzo agresywne naciski Stanów Zjednoczonych, Departamentu Stanu i ówczesnej pani ambasador Georgette Mosbacher, aby Polska zwróciła zwróciła no aby polska po prostu przekazała pieniądze Różnego rodzaju środowiskom, właśnie żydowskim, za tak zwane mienie bezspadkowe. To Donald Trump był za to odpowiedzialny, administracja Donalda Trumpa za te bardzo agresywne działania przeciwko państwu polskiemu. No i no nie muszę Państwu też przypominać, myślę, że moi stali widzowie, słuchacze podcastu geopolitycznego doskonale pamiętają lata 2018-2021. Ja na bieżąco relacjonowałem, omawiałem, komentowałem działania pani Georgette Mosbacher, które właśnie w tych latach, 1821 była ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, która jest no, dobrą znajomą Donalda, Donalda Trumpa, z jego poparcia była tutaj ambasadorem, a właściwie no, można powiedzieć, że zachowywała się jak namiestnik bardziej jako namiestnik niż jako ambasador i bardzo głęboko ingerowała wewnętrzne sprawy państwa polskiego. Dlatego ja Osobiście bardzo się dziwię temu ogromnemu entuzjazmowi, jaki część, część środowisk politycznych wyzwoliła z siebie w kontekście ewentualnej kolejnej prezydentury Trumpa jeszcze przed wyborami. Teraz ten, ten właściwie ten entuzjazm sięgnął apogeum po zwycięstwie Trumpa. Ja doskonale pamiętam kadencję Donalda Trumpa i no, tak otwartych żądań pod adresem Polski, jeżeli chodzi o zwrot. Tak zwanego mienia bezspadkowego, tak agresywnej propagandy LGBT, ideologii gender, które uprawiała pani ambasador Georgette Mosbacher, no. Trudno mi sobie przypomnieć, tak, tak bardzo agresywne, tak ostentacyjne działania amerykańskie w stosunku do państwa polskiego. Ja oczywiście nie mam żadnych złudzeń, dlatego bardzo w sposób stonowany komentowałem i kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych, mówiąc, że nie spodziewam się niczego dobrego ani po jednym, ani po drugim wyborze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego, ponieważ Polska jest systemowo podporządkowana Stanom Zjednoczonym. Tutaj tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy rządzi polityk X czy Y, w Waszyngtonie nad Potomakiem, ponieważ Polska jest systemowo podporządkowana amerykańskiej racji stanu. Wynika to, ma, są dowody na to chociażby w badaniach Instytutu Pamięci Narodowej. Wielokrotnie polecałem widzom, słuchaczom podcastu geopolitycznego książkę pod tytułem Koniec Imperium MSW, czy jedną z audycji nagraną przez IPN TV czyli kanał na YouTubie Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem czy służby, czy wywiad cywilny PRL został podporządkowany CIA, no, z dokumentów IPN-u, z tych badań, które IPN prowadził, tych dyskusji, które organizował jasno wynika, że struktury państwa polskiego zostały podporządkowane państwu amerykańskiemu na takim powiedziałbym, szczeblu geopolitycznym, jeżeli chodzi o te najważniejsze wektory strategiczne. I bez względu na to, czy rządzą demokraci, czy republikanie, to systemowe podporządkowanie Stanów, to systemowe podporządkowanie Polski pod Stany Zjednoczone, no jest po prostu. I dlatego ja tutaj w sposób niezwykle zdystansowany komentowałem, mówiąc, że no to zostanie utrzymane, że niestety amerykanizacja polskiej racji stanu będzie utrzymana i takie instrumentalne traktowanie państwa polskiego przez elity, elity amerykańskie. Słysząc dzisiaj to, że Mike Pompeo ma wrócić do Departamentu Stanu, że wśród, w otoczeniu Trumpa jest tak silne lobby proizraelskie, absolutnie nie spodziewam się niczego dobrego dla państwa polskiego. Patrząc na to, kim jest J.D. Vance, kto go wykreował? A wykreował go Peter Thiel, też trzeba jasno powiedzieć, to jest członek komitetu sterującego grupy Bilderberg, jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich homoseksualistów, który oficjalnie wziął w cudzysłowie ślub ze swoim partnerem w Wiedniu w 2017 roku. Jest jednym z największych sponsorów, czy takich lobbystów środowiska. LGBT w Stanach Zjednoczonych, no absolutnie nie mam złudzeń co do tego, czym będzie administracja amerykańska. To jest przedłużenie Deep State, to jest emanacja Deep State, amerykańskiego głębokiego państwa, to będzie cały czas lansowanie ideologii gender, agendy LGBT. Nie, chyba nikt, kto ma pojęcie o polityce amerykańskiej, o polityce międzynarodowej, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wystarczy spojrzeć na to, co robiła, co, robiła, co, co robił nominant czy nominantka. Trumpa w Warszawie, pani Georgette Mosbacher, która zresztą też mówi o tym, że chętnie by wróciła do Warszawy. Natomiast no, jest znacznie więcej tutaj problemów i znaków zapytania, ponieważ ten entuzjazm, jaki, jaki prze, przejawia Benjamin Netanyahu, pokazuje, że Izrael będzie miał bardzo dużo. Wolnej ręki, jeżeli chodzi o politykę względem Iranu, w związku z czym nie należy się tutaj, moim zdaniem, nastawiać na jakieś odprężenie, na długotrwały pokój na Bliskim Wschodzie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, niewątpliwie oprócz tego, że lobby zbrojeniowe popierało Donalda Trumpa w tych wyborach, trzeba jasno powiedzieć, że Trumpa popierali wszyscy ci w Stanach Zjednoczonych, wszyscy ci decydenci, te koła biznesowe, gospodarcze, które chcą zaostrzenia relacji z Chinami. Donald Trump jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych jest najlepszym gwarantem ostrego kursu wobec Chińskiej Republiki Ludowej. I to będzie rzutować oczywiście na zaostrzenie się podziału północ-południe. Ten współczesny podział świata przebiega nieco inaczej niż w okresie zimnej, zimnej wojny. On się często jest przedstawiany jako Podział północ-południe. Często dzisiaj mówimy o globalnym południu, którego emanacją są takie organizacje, takie stowarzyszenia jak Grupa BRICS, Szanghajska Organizacja Współpracy czy ODKB. Natomiast z drugiej strony jest Grupa G7, Grupa QUAD czy AUKUS. Tak? Więc tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że ten podział świata na północ-południe w sensie geopolitycznym, geoekonomicznym będzie się pogłębiał w czasie prezydentury Donalda Trumpa. Niewątpliwie z punktu widzenia wewnętrznych spraw dojdzie do, może dojść do ograniczenia biurokracji, do bardziej efektywnej walki z nielegalną imigracją, do różnego rodzaju posunięć, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w Stanach Zjednoczonych, ale z punktu widzenia geopolitycznego kluczowe jest to antychińskie nastawienie Donalda Trumpa. Te wszystkie koła decyzyjne w amerykańskim głębokim państwie, które chciały zaostrzenia relacji z Chinami, no ewidentnie przeforsowały swojego, swojego kandydata. A jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, tutaj wielu także zwolenników nazwijmy to normalizację relacji Polski z Rosją i z Białorusią, żywiło ogromne nadzieje, że dojście trumpa do władzy to będzie jakaś wielka szansa i, i, i też gwarancja bezpieczeństwa dla państwa polskiego. No ja byłem bardzo sceptyczny i bardzo zdystansowany wobec tego od samego początku i nadal jestem sceptyczny, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że System w Stanach Zjednoczonych polityczny się nie zmienia. Nie zmienią się struktury państwa amerykańskiego, nie zmieni się struktura Deep State. Amerykanie nadal będą starali się utrzymywać swoją wysuniętą obecność w Eurazji, będą starali się powstrzymywać Chiny i w związku z tym prowadzić taką politykę, która będzie to realizować. I patrząc na ostatni, na wczorajszy artykuł w Wall Street Journal, w amerykańskim dzienniku, który porusza temat zakończenia wojny. Właśnie na Ukrainie, który nawiązuje też do tych słów wypowiedzianych w kampanii wyborczej przez Trumpa, że w ciągu, jeżeli zostanie prezydentem, to w ciągu 24 godzin zakończy wojnę na Ukrainie. No są rozważane różne warianty, różne scenariusze. Jest, są pyta, jest pytane otoczenie. Dziennik amerykański zapytał właśnie otoczenie Trumpa, ekspertów, jakby to właśnie miało wyglądać. No jak się przyjrzymy temu artykułowi, to wcale ta przyszłość państwa polskiego kolorowo nie wygląda. Możemy w tym artykule przeczytać, że Donald Trump może naciskać na Rosję i na Ukrainę na zamrożenie tego konfliktu, na zamrożenie. Co więcej, możemy przeczytać, i to będzie taki nawet dokładny tutaj cytat, widzicie go zresztą Państwo na swoich, na swoich ekranach. Jeden z ludzi z otoczenia Donalda Trumpa, jeden z doradców powiedział wprost, że Stany Zjednoczone nie wyślą amerykańskich kobiet i mężczyzn, aby utrzymywać pokój na Ukrainie. Że nie będzie amerykański podatnik, krótko mówiąc, za to płacił. Natomiast Amerykanie mogą nacisnąć, aby Właśnie utrzymywali pokój na Ukrainie Polacy, Niemcy, Brytyjczycy czy Francuzi. To zresztą dobrze oddaje sposób myślenia Trumpa taki sposób transakcyjny myślenia. Więc oczywiście może też tak być, że Donald Trump wysunie pewnego rodzaju żądania wobec Rosji, na przykład na szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, szantażując czy próbując naciskać na Władimira Putina, że jeżeli ten nie, nie spełni tutaj amerykańskich oczekiwań, to Amerykanie mogą przekazać broń dalekiego zasięgu Ukrainie. Wcale to nie, musi, to, to nie musi przebiegać w taki sposób, jak część właśnie z tych entuzjastów prezydentury Trumpa w Polsce życzyłoby sobie tego. Natomiast perspektywa tego, że to Polacy mieliby odpowiadać za pokój na Ukrainie, że to na barki polskiego podatnika czy no po prostu państwa polskiego miałaby być przerzucona odpowiedzialność za pokój na Ukrainie, no jest wręcz koszmarną wizją. Jest koszmarną wizją. To pokazuje jak bardzo instrumentalnie, jak bardzo, jak, jak, no, jak bardzo wasalnie wygląda pozycja państwa polskiego względem Stanów Zjednoczonych. Ja się oczywiście dla mnie to nie jest zaskoczenie. Ja sobie zdaję sprawę z tego systemowego, strukturalnego podporządkowania polskiej racji Stanu, stanu amerykańskiej racji Stanu, natomiast. No, Tutaj absolutnie nie jestem, nie jestem, niestety, wielkim jakimś tam optymistą w tym, w tym zakresie. Natomiast też jest bardzo ciekawa sprawa w kontekście tych wyborów jak bardzo w Polsce uaktywniło się lobby proizraelskie. To jest bardzo ciekawe, że wśród. Zwolenników Donalda Trumpa, tych takich entuzjastów, którzy się cieszyli, mówili, że Trump to jest taki antysystemowiec to jest człowiek spoza Deep State, to jest człowiek, który ma szansę rozbić Deep State. No to są oczywiście bzdury, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością pojawili się bardzo agresywni bym powiedział nawet zwolennicy polityki Izraela w stosunku do Palestyny do palestyńczyków, to co, to, co się dzieje właśnie po 7 października no, no, no jest jasne jak to wygląda wszyscy wiemy co się dzieje w strefie gazy, co się dzieje w Libanie jak, jaką politykę prowadzi Benjamin Netanyahu jednym z takich komentatorów, publicystów, który no, bardzo często ma można powiedzieć matkę boską na, na koszulce, różanie w ręku i Boga na ustach jest pan Cejrowski, który w wywiadzie, który przeprowadził całkiem niedawno z europosłem Grzegorzem Braunem, no odkrył karty, pokazał się, z, 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 że tak powiem w całej okazałości jako potę, potężny taki zwolennik polityki Nataniachu, polityki Izraela. No to używanie takich słów w stosunku do Irańczyków, które tam padły co należy z nimi zrobić, nie będę tutaj tego cytował. Możecie Państwo sobie sięgnąć do, do cytatów, i jest ich sporo w internecie. To jak bardzo mocno poparł politykę Izraela względem Palestyńczyków, względem Iranu, no, to, to jasno pokazuje też, jak bardzo mocno zaktywizowały się środowiska proizraelskie w Polsce. Z punktu widzenia państwa polskiego to nie są nasze wojny, ani wojna na Ukrainie, ani wojna w Palestynie to nie są nasze wojny, natomiast popieranie tego, co robi dzisiaj Izrael w strefie Gazy, popieranie polityki Netanyahu no jest z punktu widzenia Państwa Polskiego i z punktu widzenia no, zwyczajnej inmoralności, no po prostu kompletnie nie na miejscu. To mówiąc najdelikatniej, jak tylko jak tylko potrafi. też warto o tym warto o tym wspomnieć. Czy obecny rząd w Warszawie jest w jakimś potrzasku? No Myślę, że te wszystkie wypowiedzi, czy Donalda Tuska w bytomiu, znamy te wypowiedzi o Trumpie, czy artykuł małżonki obecnego szefa polskiej dyplomacji, Radosława Sikorskiego, mówiła tutaj o pani Anne Applebaum, która porównywała Trumpa do Stalina, Hitlera i Mussoliniego, no to te wszystkie wypowiedzi absolutnie polsce nie służą. Nie służą sprawczości polskiej dyplomacji, nie służą jakiejkolwiek, powiedziałbym, manewrowości, zdolności do manewru. Polskiej dyplomacji. To stawia oczywiście w trudnym położeniu, takim czysto interpersonalnym, czy to właśnie szefa polskiej dyplomacji, czy, czy premiera rządu Rzeczypospolitej. Ale ja nie mam oczywiście żadnych złudzeń co do tego, że politycy III Rzeczypospolitej są maksymalnie koniunkturalni, są bardzo silnie związani z lobby um, amerykańskim, proizraelskim. I jeżeli będzie taka decyzja Trumpa, to będą realizować taką politykę, jaka, jaka zostanie ustalona nad Potomakiem, te główne strategie wektory, strategie jeżeli będzie decyzja na reset z Rosją, no to ten reset zostanie zrobiony przez decydentów w Warszawie, jeżeli będzie decyzja o zaostrzeniu kursu wobec Rosji, o użyciu Polski jako zderzaka strategicznego, to decydenci w Warszawie w tym układzie politycznym i geopolitycznym to po prostu zrobią. No niestety tak wygląda brutalna, brutalna rzeczywistość, natomiast już sam fakt, że tym, można powiedzieć, kierownikiem polskiej dyplomacji jest człowiek, który ma rodzinę w Stanach Zjednoczonych, którego małżonka jest obywatelką amerykańską, synowie są obywatelami amerykańskimi, służą w armii amerykańskiej. No to oczywiście daje bardzo wiele do myślenia. No jeżeli ktoś ma bliską rodzinę, dzieci, żonę, rodziców w Stanach Zjednoczonych, to trudno, żeby był. Niezależnym politykiem, aby nie stawiać pytań o jego lojalność w chwili próby, w chwili nacisku ze strony takiego czy innego mocarstwa, no, tam, gdzie ma właśnie tę rodzinę ulokowaną. Więc też warto oczywiście o tym o, o, mieć, to, mieć to na uwadze. Ja jestem mocno sceptyczny wobec. Wobec tego, tego całego entuzjazmu, tych wszystkich emocji, a już to zachowanie posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w polskim sejmie skandowali Donald Trump, no, zachowywali się po prostu jak można powiedzieć, tacy politycy państwa neokolonialnego, czy właściwie no będącego neokolonią. Taki syndrom neokolonialny, to troszeczkę taki syndrom sztokholmski zaprezentowali, gdzie wiemy doskonale, że Polska jest cynicznie i do bólu wykorzystywana przez Stany Zjednoczone jako instrument, jako przedmiot w polityce międzynarodowej i oddawanie takiego hołdu prezydentowi i obcego państwa no jest po prostu bardzo słabe i nie najlepiej, delikatnie mówiąc, świadczy o klasie, Politycznej albo bez klasie politycznej Trzeciej Rzeczpospolitej. Reasumując, Donald Trump jest politykiem związanym bardzo głęboko z deep state. Donald Trump jest politykiem bardzo głęboko związanym z lobby. Proizraelskim, który ma w swoim zapleczu takich ludzi jak J.D. Vance, którzy są wypromowani przez między innymi lobby proizraelskie. Wybór Trumpa na 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych to bardzo dobra wiadomość dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, to bardzo dobra wiadomość dla Benjamin'a Netanyahu, to jest także bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich środowisk żydowskich, które podnoszą kwestię z, tak, z, zwrotu. Tak zwanego mienia bezspadkowego, którzy lobbują za tym zwrotem pieniędzy przez państwo polskie, za pozyskaniem pieniędzy od państwa polskiego, bo tak trzeba byłoby to określić. Bardzo wiele oczywiście powie dobór współpracowników, jak będzie ostatecznie wyglądała administracja amerykańska, czy Mike Pompeo wróci do Departamentu Stanu, kto będzie nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Te, te rzeczy będą miały oczywiście znaczenie, natomiast moim zdaniem główny wektor polityki amerykańskiej zostanie utrzymany, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe. Na pewno Donald Trump będzie prowadził bardzo twardą politykę międzynarodową, także, a właściwie nawet przede wszystkim, bardzo bardzo twardą politykę przeciwko Chinom. A musimy sobie zdawać sprawę, że takie państwa jak Polska w tym położeniu geopolitycznym będą wykorzystywane jako pionki na eurazjaty, eur, eurazjatyckiej szachownicy, właśnie przez, e, przez administrację amerykańską. Dziękuję Państwu za uwagę.